Za nami trzy tak zwane fale zakażeń koronawirusem. Powoli, ale sukcesywnie luzowane są rygory sanitarne. Trwa akcja szczepień przeciwko ciężkiemu przebiegowi SARS-CoV-2. Szesnasty miesiąc trwa w kraju stan epidemii. Od początku zarejestrowano u nas 2 880 000 zakażeń. Na skutek choroby wywołanej koronawirusem do tej pory zmarło. Około 75 tysięcy osób. Byłoby ich zapewne znacznie więcej, gdyby nie ci, którzy w murach szpitali z ogromnym poświęceniem ratowali, pomagali, leczyli i wspierali. Środowisko medyków drogo zapłaciło za nasze zdrowie. I życie. Ministerstwo Zdrowia podało statystyki obrazujące koszt tej walki. Zakażeniu koronawirusem uległo ogółem 133 141 medyków, wśród nich najwięcej pielęgniarek blisko 72,5 tysiąca. Koronawirus nie oszczędził niemal 30 tysięcy lekarzy. Zakażenie dotknęło również ponad 11 tysięcy fizjoterapeutów i ponad 7 tysięcy Położnych. Wśród pozostałych pracowników szeroko pojętej ochrony zdrowia znaleźli się również ratownicy medyczni, farmaceuci, dentyści i diagności laboratoryjni. Według oficjalnych ministerialnych statystyk 524 osoby wykonujące zawody medyczne zmarły na skutek SARS-CoV-2 lub powikłań, jakie pojawiły się po zakażeniu. Największe straty wśród lekarzy zmarło ich aż 231. Jak podaje Resort Zdrowia, koronawirus przyczynił się do śmierci 180 pielęgniarek, 50 dentystów. 22 położnych. Na tej smutnej liście jest również 19 farmaceutów, 6 ratowników medycznych, tyle samo diagnostów i 5 fizjoterapeutów.